Hej, hej, dzień dobry! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Komnata Tajemnic. Jesteśmy na wizytacji uślizgonów. Jako oczywiście krab szukamy informacji o dziedzicu Slytherina, którym to podejrzewamy, że jest właśnie Malfoy. Draco Malfoy. Mamy tutaj 7/8 sekretów znalezionych, więc został nam jeszcze jeden sekret, jedna tajemnica, więc trzeba tutaj się dobrze przyglądać. Zaraz. Tu jest jakiś taki pokój wspólny. O, proszę. O, śluz gumochłona. Świetnie. Myślałem, że w tym salonie takim wspólnym będziemy... O, i kora z drzewa Wigen. Jesteś dopiero na drugim roku. Nie mam czasu dla takich dzieci. O, nie mam czasu dla takich dzieci. O. Dobra, cały czas szukamy oczywiście tej ostatniej tajemnicy, zanim będziemy... Oho. Jesteś, Goyle. Wszędzie cię szukam. Chodź za mną. Ale czekaj. Ajajaj. Wiesz, Goyle, Dumbledore chyba próbuje udawać, że nic się nie dzieje. Jeśli szybko nie powstrzyma ataków, to go wyleją. Święty Potter też nie ma instynktu porządnego czarodzieja. Ludzie myślą, że to on jest dziedzicem Slytherina. A kto jest? Chciałbym wiedzieć, kto to jest. Mógłbym mu pomóc. Musisz chyba wiedzieć, kto za tym stoi. Wiesz, że nie mam pojęcia. Goyle, ile razy mam ci powtarzać? Ale jedno wiem. Kiedy Komnata Tajemnic została otwarta ostatnim razem, zginęła jakaś szlama. Założę się, że teraz prędzej czy później też jakaś zginie. Oby to była Granger. Wiesz, Draco, chyba powinienem już iść. Dokąd? Do szpitala. Tak, właśnie, do szpitala. Brzuch mnie rozbolał i muszę coś na to wziąć. No to idź. Nie chcę, żebyś tu stał cały wieczór ze zbolałą miną. Taką miną, jaką ty masz? Cały czas? Hehe. Dobra, mamy tutaj coś? Chyba nie chcesz, żebyśmy zawołały profesora Snape'a, co? Aha, bo tu jest pewnie dormitorium dziewcząt. A my jeszcze pójdziemy sobie tutaj. Bo właśnie zastanawiałem się, czy będziemy mogli tutaj wejść, ale jeszcze mamy taką możliwość, bo stąd wybiegł Malfoy. No i a jednak, to jest tajemnica. Myślałem, że tutaj będzie zamknięte. Ale tylko i wyłącznie fasolki. Tylko i wyłącznie fasolki. No trudno, ale mamy wszystkie 8/8 tajemnic tutaj w tym dormitorium, czy ogólnie części wspólnej Slytherinu. Mamy 8 tajemnic, więc jest chyba git. Nie powinniśmy pominąć żadnej karty, ale też dawaliście znać, że ewentualnie kart, których nie udało nam się złapać, będziemy mogli kupić za fasolki. Lepiej trzymać się z daleka od ślizgonów i wymknąć się. Jeśli mnie zauważył, kto wie, co może się zdarzyć. O, zapisywanie gry, dobre. No to mamy przypiks. Panie profesorze, chyba tu widziałam jakiegoś gryfona. No to kurde ciekawe, bo ja nie mam jak wyjść z żadnej ze stron. Chyba, że tak. Czekajcie, tędy. Da radę to z tej strony otworzyć? Da radę. No i dobrze, że wcześniej to znaleźliśmy, słuchajcie. Bo dzięki temu możemy iść takim skrótem, który pozwoli nam chyba dość dużo ślizgonów uniknąć. Gdy wszyscy wrócili z ferii, wiadomość, że prawie bezgłowy Nick został spetryfikowany, rozniosła się po szkole niczym czarna chmura. Myśleli, że skoro można spetryfikować nawet ducha, nikt nie jest bezpieczny. Pierwszoroczni chodzili po szkole w zbitych grupkach, bojąc się, że samotna wyprawa może grozić atakiem. Rozwinął się handel talizmanami, amuletami i innymi środkami ochrony. Tymczasem Harry odkrył, że Draco Malfoy nie jest dziedzicem Slytherina, ale jeśli to nie Draco i nie Harry, to kto? Ja już wiem kto. Szybciej, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami. Znowu z nim? Będzie cudownie. Profesor Lockhart nauczy nas Spongify. Chodź, Harry. Dobra, zapomniałem, tak. Mamy do nauczenia się jeszcze jednego czaru. Spongify. Dzięki temu będę mógł... Aha, tam jest dobra. Dzięki temu będę mógł dostać się praktycznie teraz chyba wszędzie, bo tu już będą wszystkie czary, które nas... Ale czekaj, Spongify to nie tam w lewo? Wszystkie czary i dzięki temu będę mógł wszędzie się dostać. Nie chcemy się spóźnić do profesora Lockharta. No, czy ja wiem? Co to znaczy my? Dobra, Hermiona, weź ty tam się nie kozacz, że potrafisz tak szybko chodzić po tych schodach. Mnie one przyprawiają omdłości. Dobra, tędy. No i na przykład tu jest Spongify, nie? Więc fajnie by było umieć. I już wtedy będziemy mogli wszystkie sekrety Hogwartu chyba poznawać. Kurczę, ja mam naprawdę szczerą nadzieję, że ten Hogwarts Legacy, w zasadzie Hogwarts Legacy, będzie miało właśnie takie znajdźki poukrywane po całym Hogwarcie, że będzie trzeba się głowić, rozwiązywać jakieś łamigłówki, być niesamowicie spostrzegawczym, wiecie o co chodzi. Znaczy, no dobra, no tutaj nie trzeba być jakoś niesamowicie spostrzegawczym, ale... Ale no, żeby coś tak... Gryfoni, witajcie znowu na swojej ulubionej lekcji. Taki smaczek, żeby był, nie? Proszę poczekać z aplauzem, aż opanujemy Spongify. Harry Potter, wyglądasz na spragnionego odrobiny wiedzy. Podejdź tutaj. Pokażemy im, jak to się robi. Nie, Hermiona pewnie jest... Ale mam szczęście. No, szczęście komu. Początkującego. Skup się na symbolu przed sobą. Niech moja uroda cię nie rozprasza. Różdżka, którą widzisz przed sobą, będzie się poruszała po symbolu. Kiedy różdżka znajdzie się dokładnie nad strzałką, wciśnij odpowiedni klawisz strzałki, by trafić w cel. To ćwiczenie ma 3 części. W każdej musisz dokładnie i we właściwej chwili wcisnąć wszystkie klawisze i iść dalej. Początek pierwszej rundy. Start! Ja nie wiem, zastanawiam się, czy w przypadku Kamienia Filozoficznego tak później spojrzeli na tą grę takim krytycznym okiem i pomyśleli, że coś zmienimy. Zmienimy między innymi na przykład to, żeby Harry się nie darł każdego zakręcia, po prostu tak, że mózg siada. Harry, przechodzisz do następnej rundy. Ale... 5 punktów dla Gryffindoru! Ale kurde, to jeżdżenie różdżką drugiej rundy po szlaczku było całkiem git, no. To jest takie, bym powiedział, w drugą stronę. Mocno uproszczone, nie? A może dla dzieci gdzieś tam to było za trudne, nie? Też jest taka opcja. Może rodzice mówią, mamę, przejdź mi to. Ale kiedyś też były myszki z kulką, to było ciężej. Znakomicie, Harry! Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru! 515. Początek trzeciej rundy! Ależ trzeba być skupionym. Ależ... Jezu! Strzałki mi się mienią w oczach. Dobrze. Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru. Dziękuję, 530, udało świetnie. Ci się, Harry. Opanowałeś Spongify. A teraz czas na moje świeżo przygotowane wyzwanie Spongify, które niedługo będzie światowym standardem. Czy aby na pewno? Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Spongify. Będziemy skakać. By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter nad nami. Postaraj się odnaleźć ją jak najszybciej. Jeżeli twój czas się skończy, zanim znajdziesz gwiazdę ukończenia, przegrywasz. Tak, już wiemy, jak lekcje przebiegają. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj no i oczywiście będziemy się starać, nie? By zostało ci jak najwięcej sekund, gdy znajdziesz gwiazdę ukończenia. Im więcej czasu ci zostanie, tym więcej punktów przyznam twojemu domowi. No dobra, ile mamy What the fuck? 16 sekretów! O w pupencję! 16 sekretów! No trochę przesadzili chyba, nie? 16 sekretów. W całym Hogwarcie poukrywane są dywany Spongify. Jeśli rzucisz na nie zaklęcie Spongify, wyrzucą cię na wyższy poziom. By znaleźć ukryte platformy Spongify, szukaj na podłodze tego symbolu. Okej, ale zanim, to oczywiście tutaj widzimy zagrożenie w postaci tych małych gnojarzy. Nie wstawaj. No. Dobra, dawaj fasolę. Czekaj, bo tu jeszcze był chyba jeden, co? No gdzie? I do środka. Pięknie. Coś się otworzyło. Chyba po tym, jak obiliśmy te gnolki. O! Dobra, nad nami coś jest. Czekaj, jeszcze tego nie zebrałem. Czyli możemy pewnie spongifyować. Tu. O, właśnie. I to jest pierwszy sekret, pierwsza tajemnica. Z kartą. I mamy kolejny pasek zdrowia. Świetnie. Czyli 1 na 16, no to jeszcze tylko 15 to go. Zobaczmy, cóż to za karta jest. Merlin, średniowiecze, najsłynniejszy czarodziej wszechczasów, nazywany niekiedy księciem czarodziejów, członek dworu króla Artura. I to jest numer pierwszy karty. Dobra, skoczmy sobie. Tu mamy pierwszą gwiazdkę na 10, czyli 16 sekretów, 10 gwiazdek. O kurde! Chochliki to niemiłe stworzenia, które lubią zjadać małych chłopców. Nie daj im się do siebie zbliżyć. Ich ukąszenie jest bardzo niebezpieczne. Możesz je przewracać za pomocą flipendo, jak gnomy, a potem wrzucać do gnomiej dziury, by się ich pozbyć. No bardzo chętnie. No gdzie? Gdzie? On jest jakiś taki szybszy, nie? Dobra, ty nie wstawaj. Dobra, dawaj, Hono, za nogę cię wezmę. I cyk do dziury. Coś się otworzy... O, proszę bardzo. Czyli zdecydowanie trzeba i warto wrzucać je wszystkie do dziury. Dlatego, że to może nam właśnie odblokowywać jakieś dodatkowe miejscówki. Dobrze. Czasami nam się to niestety blokuje. Więc trzeba na to uważać. Rozumiem, że na wyższy poziom nie wskoczymy. To jest tylko i wyłącznie tutaj. No dobra. No trudno. Dobra, za nami się zamknęło. Mam nadzieję, że będziemy tak czy inaczej mogli... Co to było? Przelecę na drugą stronę? Tak. Proszę... O! Świetnie. I teraz bym poprosił na drugą stronę. Psa? Może jakaś karciocha? Nie? Fasolki. Mogą być fasolki, dobrze. I tutaj już chyba nigdzie dalej nie przejdziemy. No to czekamy na platformę. Chodź, platformo, moja droga. Dobra, tędy. Podejrzewam, że tam raczej chyba to Spongify nas by zaprowadziło raczej tutaj, więc... git good. Dobra, coś tutaj? Nie. Jest gwiazdka. Kolejna, trzecia chyba, tak? Albo już czwarta nawet. Tylko, że pod... A, czwarta to będzie. Dobra, czyli podniesiono nam. O kurde! Ty, to was tu trójka była, gnolce małe. Dobra, musimy je, kurczę, niestety powyrzucać, bo one będą nam się prawdopodobnie tutaj przeszkadzać i uprzykrzać życie. O kurde, ty! Normalnie, legalnie mnie ugryzła gnojowa jedna. Dobra, coś się otworzyło. Teraz pytanie, co? Dobra, tutaj na razie nic nie... O! Tu coś jest. Pięknie. Chyba się otworzył właśnie ten gargulec z Lumos. No, wiesz tak. Co to mamy? Kwang Po. Chiński czarownik, który odkrył właściwości sproszkowanych jaj piorunistych. Piorunistych, no dobra. Okej, dobra, to przesuńmy. Jeszcze trochę. Da radę jeszcze? Da radę jeszcze, super. Nie wiem, czy to nam da możliwość... A, kurde, no niestety. Nie ma tak łatwo. A chciałem na tą po prostu fasolkę, no. Tędy i tu już sobie wskoczymy. O, a to jest zamknięte. A no tak, bo ja stąd przecież przylazłem. I mamy gwiazdkę. Pięknie. A nie, ja nie stąd przylazłem. Dobra, to tak, tędy. Aha, no tak, to będzie mnie teraz odbijało. No świetnie. Dobra, tu i tu na pewno są fasolki, więc tam jest ta. Widzę, że tam jest gwiazdka, więc trzeba będzie ewidentnie na górę się kierować. No ale gra nam też to pokaże. Świetnie. O. Czyli z wami będę miał jakiś zatarg, tak? O wy kurde. Dobra, spadł wam to. Czy to nam da, odblokuje jakieś przejście? Tak, schody na dół, super. To jest kolejna piąta tajemnica. Ze srebrną kartą. Zobaczmy. Dymphna... Nie, Dymphna Furmage. Ofiara słynnego uprowadzenia przez chochliki. Zdarzenie miało miejsce w Kornwalii, gdzie Dymphna spędzała wakacje. Nigdy nie pozbyła się śmiertelnego strachu przed chochlikami. Nie udało się jej jednak przekonać ministra magii do ich całkowitego wytępienia. Czyli tak zwane chochliki kornwalijskie. Ładnie nas tutaj wywaliło na drugą stronę, ale ja bym chciał mimo wszystko... O, proszę, proszę. O. Dzięki temu będziemy mieli pewnie gdzie... O kurde. No, powiem szczerze, że tak średnio. Trzeba nieźle wycyrklować chyba, żeby tam stanąć. No! A, dobra, na razie nie ruszam żadnego przycisku. Dolecę tam? Dobra, jest git. Tu powinno być spoko. I teraz daj mi jeszcze jedno. Super, mamy kolejną gwiazdkę. Nice! No i też czasami, oczywiście ten czas, znaczy no, ten czas cały czas jest coraz większy. Więc nie można powiedzieć, że jesteśmy na niedoczasie. Któryś z obrazów może? O! A! Proszę, proszę. Ma się tego nosa, co? Kolejna srebrna karta. Felix Sumerbi. twórca zaklęcia rozweselającego, czyli tak zwany śmieszek. A ja też przy okazji skorzystam właśnie z... O, zaraz, ktoś nad nami jest? Jeszcze jest jakiś koglik nad nami. Ja też skorzystam z tej okazji i wspomnę, słuchajcie, że jeśli macie ochotę, macie czas, macie... Nie macie Kamilka dosyć jeszcze po tej pół godziny na YouTubie, to zapraszam was na streamy na Twitchu. Bo streamy na Twitchu cały czas, codziennie od poniedziałku do piątku są wedle harmonogramu, więc ja na was oczywiście jak zawsze czekam. Oczywiście link do mojego Twitcha macie... Dobra, kora z drzewa Wigen. Link do mojego Twitcha macie w opisie, pod filmem. Wśród linków. Także zapraszam serdecznie. A jak nie, no to oczywiście na Twitchu to po prostu MrSetoKami. Tak samo jak na YouTubie. No kurde, żabo. No. Czy nad nami coś jest? Taka dziwna komnata, tylko i wyłącznie z fasolkami? Podejrzane. Dobra, bardzo chętnie tam bym przeskoczył, tylko nie wiem kurde jak. Pytanie, czy za pomocą tego Spongify'a jestem w stanie to zrobić. Jestem w stanie to zrobić, dobra. Czyli tak, lecimy tędy. O, pięknie. I mamy gwiazdkę. Tak też myślałem, że to jest podejrzane, że tam tylko i wyłącznie fasolki są. Dobra. Coś mi się wydaje, że możemy już chyba zejść na dół, co? Trochę wysoko, ale cóż. Zobaczmy, cóż Lumos nam pokazuje. A to ciekawe. Bo jak na razie to Lumos nam nie pokazuje nic. O! Zaraz. Tu coś słyszę. Czekaj. A tu jest Spongify. No nie, no chyba sobie raczycie żartować, naprawdę. Przecież ja już tam O Boże, straciłem tylko czas. Niepotrzebnie. No. Cyk. Która to już gwiazdka? Szósta. 6 na 10. Dobra, pięknie. A ile mamy tych? 7 na 16. Kurczę, jeszcze jest... Jesteśmy w połowie. Zaraz. Jak pójdziemy tędy... Mocno się nad tym zastanawiam, czy na przykład nie chciałbym tutaj. O kurde, ty! Chyba nie chcę jednak tutaj. Aha, dobra, to jest sam dół. Okej. Czyli tak, to nas podrzuci tutaj. A co w sytuacji, gdybyśmy właśnie, no, na przykład spadli? Aha, tutaj. No dobra. Czyli nie ma innej opcji. Ale wielki bydlak. On tam ma jakąś... Czekaj. Ty to musisz jakoś nam otworzyć. Tędy chodź. Tam jest żaba. Pytanie, czy ja chcę do żaby. Czy na pewno ja bym chciał... Ajajaj, czekaj. Czekaj. Bo bardzo możliwe, że ten gość, znaczy w sensie ten tutaj, jest jakiś opcjonalny. Na przykład ma żaby. I nic więcej, dobra. Ale odzyskaliśmy trochę zdrowia. Tyle git. Świetnie, to moje. I kolejna gwiazdka. Na naszym koncie! 7 na 16. No kurde, jesteśmy w... Nawet nie w połowie. Ty, a tam coś lata. A to sowa jest, dobra, sorry. Świetnie, kolejna gwiazdka. Tylko to, czy to nam cokolwiek da? Tu jest Lumos. O, tajemnica. Dobra. Tu. Okej. Gdzie nas to przerzuci? Pięknie, do tajemnicy 8 na 16, czyli teraz jesteśmy dopiero w połowie i mamy karciochę. Co nam daje karciocha? Alberic Grunion, wynalazca łajnobomby. Aha, teraz... A, mimo tego, że nie mam Lumos, jestem w stanie po tym łazić. Okej. Ola. No głupio by było, jakbym nie mógł wrócić, nie? Dobra, zapiszmy sobie. Dziwnie, skrzynka na środku i nic więcej. O, o, świetnie. Dobra, wracamy, świetnie. Już myślałem, że... Coś tak mi się wydawało, że to będzie jakaś ściema. Słyszę jakieś Lumos. W sensie coś tu gdzieś jest. A kurde, zastanawiam się, czy to nie było na przykład pod nami. Nie, tu gdzieś jest coś. Tu. Czyli chyba nie pominęliśmy jakiejś tajemnicy. Dobra, dawaj żabę. A na wszelki wypadek, wiecie co? Pójdę z tym Lumos dalej, w sensie odświeżę sobie. Zapalę sobie tą różdżkę. I zobaczymy, czy aby na przykład gdzieś dalej czegoś nie ma jeszcze. Słyszę kolejne chowliki. Kurde, one latają gdzieś korytarzami. Skubane. Na dole ewidentnie wygląda to jak miejsce, gdzie mógłbym... Nie. Aha. Tu jest ewidentnie Flipendo. Właśnie. Co mamy za kartę? Celestina Warbeck. Dziś sławna śpiewająca czarodziejka. No, no to niezłe. Niezła tajemnica, słuchajcie. Tylko i wyłącznie fasolki. Ej, czekaj. Idę. Dobra, co nam da to, Spongify? O! Shit! Wiemy ją żarła. Dobra, weźmy sobie te fasolki najpierw. Okej, czyli na drugą stronę tak łatwo nie przejdziemy. Ej, no! Spadaj! Biang. Irytek. Dobra. Irytek, wydupcaj. Idź mi stąd, proszę. Czy za tobą co? Wow, to wybucha! Jeszcze zostawia ogień na ziemi. Tak się nie bawimy. A tam? To brzmiało, jakby tutaj kurczę coś było za Lumos schowane. Ale mogę się mylić. Ty, jak ja wrócę? O, właśnie, o tym mówiłem. że chciałbym wrócić do tego miejsca. Świetnie. Dobra, mamy 9 na 10. 9 na 10 gwiazdek, ale jeszcze brakuje nam 6 tajemnic. To jest zastanawiające. Gdzieś coś pewnie musiałem pominąć, kurde, bo 6 przed nami raczej nie będzie. No nie wiem, zobaczymy. W każdym razie zróbmy sobie tutaj zapis. Okej. I w tym miejscu sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16:00 w kolejnym odcinku, a dzisiaj zapraszam was do 2 playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!